a z nami profesor Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słyszymy się doskonale i wiemy też doskonale, że Rosja niestety znów z wielką intensywnością sięga po terror, niszczy infrastrukturę krytyczną, utrudnia lub uniemożliwia na terenie całego kraju po prostu życie. A ja zapytam wprost, jest intencją, by wywołać znowu kryzys i znowu wyjazdy Ukraińców, albo w zasadzie ucieczkę Ukraińców do innych krajów? Ja oczywiście nie znam się na celach militarnych, natomiast z całą pewnością jednym z celów tych ataków może być fala migracyjna. Natomiast my się jej na razie nie spodziewamy. Natomiast na pewno jedną z intencji Rosji jest destabilizacja państw, które przyjmują imigrantów, które leżą bardzo blisko jej granicy, w tym oczywiście destabilizacja Polski. To się nie udało im ani na granicy polsko-białoruskiej. Troszeczkę się udało, ale na szczęście udało nam się ten kryzys w jakiś sposób rozładować. Z drugiej strony próbowali, oczywiście to był jednym ze skutków również wywołania wojny w Ukrainie, to żeby zająć Ukrainę, ale również destabilizować państwa przez napływ milionów Ukraińców, którzy by dotarli do Unii Europejskiej. No i tutaj ponieśli gigantyczną porażkę, bo z jednej strony pamiętamy to, co się działo w lutym, marcu, świetna mobilizacja polskiego społeczeństwa, ale nie tylko i wyłącznie polskiego, i niemieckiego, i czeskiego, czyli tam, gdzie mieszka najwięcej obywateli Ukrainy, którzy nadal mieszkają przecież, nie wrócili do swojego państwa. Natomiast nie udało im się zdestabilizować. Byli pewni o tym, że Unia Europejska się przestraszy, że nie wprowadzi środków, które pozwolą Ukraińcom zafunkcjonować czy to na rynku pracy, czy to w edukacji. No i tutaj są mocno zdziwieni, bo byli pewni, że ta destabilizacja będzie, a tutaj ten plan się po prostu nie udał. Na szczęście. Pokazaliśmy tak naprawdę jako Polacy, ale jako Europejczycy pokazaliśmy gigantyczną odporność na tego typu sytuacje. Z tym, że panie profesorze, chyba nie mamy wątpliwości, że jeżeli nie będzie prądu, wody, ogrzewania, no i życie stanie się nieznośne, to przynajmniej część obywateli Ukrainy może po prostu wyruszyć dalej, zwłaszcza, że pewnie niektórzy już byli w Polsce właśnie w tym okresie luty-marzec. Panie redaktorze, oczywiście my działamy na scenariuszach. My, zajmując się migracjami, zawsze opracowujemy różnego rodzaju scenariusze. I w takim naszym jednym ze scenariuszy taka sytuacja oczywiście jest przewidywana, że nastąpią tak naprawdę kumulacja trzech sytuacji. Praktyczne odcięcie od wody i od ogrzewania w takich miastach jak na przykład Kijów czy Lwów. Ale to nie może być to przerwa nawet jednodniowa czy dwudniowa, tylko musiało być to naprawdę zniszczenie infrastruktury i niemożliwość odbudowy tej infrastruktury krytycznej. Także po prostu ludzie groziły bardzo poważne konsekwencje, łącznie z utratą zdrowia. I to oczywiście wtedy ludzie będą uciekali do innych miejsc, w których takie ogrzewanie, taki prąd jest. Druga sytuacja to wtedy, kiedy by Ukraina sobie nie poradziła zasadniczo z tymi przesiedleńcami wewnętrznymi, którzy ze wschodu przyjeżdżają na zachód, czyli tam, gdzie jest po prostu dużo bardziej bezpiecznie, tam, gdzie ta infrastruktura jest dużo bardziej wydolna. I dlatego Rosjanie tam atakują, bo chcą nie tylko i wyłącznie wywołać tą falę taką pierwszą, tylko również to, żeby Ukraińcy by nie poradzili z tą falą przesiedleńców wewnętrznych, po prostu żeby osłabić państwo. I trzeci element, który musiałby wystąpić tak naprawdę w tym samym momencie, no to jest kwestia jakiejś porażki Ukrainy na froncie, na wschodzie, czy się nie zapowiada, czy wejście Białorusi od strony północy, co na to też chyba się jednak nie zapowiada, bo jak tak mówią analitycy wojskowi. Więc my jesteśmy generalnie w miarę jeszcze spokojni. Tak? Znaczy jako ludzie zajmujący się migracjami nie przewidujemy, że tutaj coś się bardzo złego wydarzy. To, co jest również bardzo istotne, jeden z elementów analizy, badania, czy dane osoby przyjadą, czy nie, to jest kondycja ich psychiczna, taka też również psychologiczna. My korzystamy po prostu z dorobku psychologicznego, współpracujemy z psychologami, które nam mówią, jakie są nastroje społeczne. I teraz nastroje społeczne w lutym i w marcu w Ukrainie były bardzo złe. Oni byli pewni, że to się nie uda, że trzeba uciekać przed Rosjanami. Później pojawiła się Bucza i Izium, też te zbrodnie, które dokonywały wojska rosyjskie. Te nastroje były złe. Natomiast teraz te nastroje są pozytywne. Otóż Ukraińcy mówią w takim gigantycznym skrócie, damy radę. A więc jeżeli damy radę u siebie, to żeby jednak złamać tego ducha dzisiaj, który jest w Ukraińcach, trzeba naprawdę bardzo mocno się postarać, a to nie będzie takie proste. Więc na razie my jesteśmy spokojni. Patrząc na bardzo różne czynniki, jesteśmy w miarę spokojni, że tutaj nie powinno się wiele wydarzyć. To zostawmy ten oczywiście czarny scenariusz, ale rozumiem, nie spodziewa się pan profesor w ogóle
żadnych masowych wyjazdów. Do tego to sprowadzamy, te wszystkie trzy wydarzenia. Panie redaktorze, znaczy w takich trzech scenariuszach podstawowych, które mamy, ten scenariusz jest dzisiaj najmniej prawdopodobny. Jeżeli pan mnie zapyta za dwa tygodnie czy za miesiąc, to pewnie te scenariusze mogą się przewidywać. My jako badacze, analitycy bierzemy doświadczenie z poprzednich tego typu sytuacji, patrzymy na bardzo różne czynniki i wysnuwamy wnioski. Który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? W marcu opracowaliśmy takie trzy scenariusze, które powiedzieliśmy, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest przeciągającej się wojny, w których migracje będą w obydwie strony. Ktoś będzie wracał, ktoś będzie przyjeżdżał i tak dalej, i tak dalej. I ten scenariusz się sprawdza. My nie zmieniliśmy do tej pory naszego scenariusza bazowego, właśnie tego, który się dzisiaj dzieje. Ale jeżeli nastąpią nowe czynniki, to my oczywiście będziemy dostosować scenariusze, ponieważ jesteśmy badaczami, którzy reagują na rzeczywistość. Ale panie profesorze, pojawiają się takie głosy. Pani wojewoda z Podkarpacia mówi, że i 700-800 tysięcy osób może przyjechać. Jasne, tylko że pamiętajmy o tym, że w takim newralgicznym momencie my mieliśmy w Polsce między 1,5 a 1,7 miliona. Dzisiaj mamy około 1 miliona Ukraińców i oczywiście nie powtórzy się sytuacja. Gdyby wystąpił ten bardzo negatywny scenariusz, to nie powtórzy się sytuacja z marca, w której to Polacy otworzą swoje drzwi. Część otworzy, ale na pewno już nie w takiej liczbie, jak to było w lutym czy w marcu. Oczywiście również jest inna sytuacja z punktu widzenia kosztów utrzymania, ponieważ państwo też jest dzisiaj już w kryzysie finansowym i coraz trudniej będzie im finansować pomoc, na przykład te 40 zł, które były dla osób, które przyjmowały uchodźców wojennych z Ukrainy. A więc na pewno taki scenariusz, gdybym był wojewodą podkarpackim, to pewnie bym trochę tak mówił po to, żeby uzyskiwać, żeby nie odnieść takiego wrażenia, że wszystko zostało załatwione, prawda? Natomiast ja w takim scenariuszu, który pokazałem jakieś 3 tygodnie temu, powiedziałem, że no Polska jest w stanie, powiedzmy, jeszcze 500 tysięcy na tą zimę przyjąć i sobie z nim poradzić. Jeżeli byłoby to więcej osób, to sobie po prostu nie poradzimy. Wtedy w tym moim scenariuszu, w tym naszym scenariuszu, który mamy, który udostępniamy, który pokazujemy, czy to w mediach, czy to w badaniach, czy to również rządowi, no to pokaż, my mówimy o tym, jeżeli będzie więcej niż 500 tysięcy, musimy natychmiast wystąpić o Solidarność Europejską, po prostu te osoby relokować do innych państw, bo ze względu na trudności również z dostępem do węgla, ogrzewania, wszystkich tych rzeczy, które przeżyjemy na co dzień, my nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie przyjąć więcej osób. Tak samo jak mówiłem to w lutym czy w marcu, jaka jest ta liczba, którą możemy przyjąć. Ona się mniej więcej sprawdziła, to jest ten milion dzisiaj osób. Ja mówiłem to do 800 tysięcy, no jest milion. Nie mamy specjalnie jakichś wielkich problemów z tym. Tak samo teraz mówię, jeżeli dochodziłoby tego super negatywnego scenariusza, to jeżeli miałoby to być więcej niż 500 tysięcy osób, to my sobie sami nie poradzimy, musimy zwracać, odpowiedzialnie sobie nie poradzimy, bo to jest bardzo ważne. I wtedy musimy zwracać się do pomocy Unii Europejskiej. Ale wie pan, panie profesorze, doskonale, że to zwracanie się o pomoc, a tym bardziej zwracanie się o środki unijne na pomoc uchodźcom, to nie do końca dobrze nam idzie, mówiąc bardzo delikatnie. Wie pan co, ja myślę, że my żyjemy trochę w takiej sytuacji, w której to rząd co innego mówi, a co innego robi trochę. Ponieważ kilka dni temu pan minister Kamiński opublikował takiego tweeta, że bardzo się cieszy z tego powodu, że 700 milionów złotych napłynęło z Unii Europejskiej i czeka na następną transzę 200 milionów. Ja o tych pieniądzach mówiłem w kwietniu i pewnie gdyby rząd mnie wtedy posłuchał i jakby troszkę inną strategię przyjął zwracania się o te pieniądze, to pewnie tych pieniędzy mielibyśmy je w czerwcu i pewnie byłoby ich ze 2 razy więcej. Ale rzeczywiście, powiem tak, obecny rząd trochę nie umie grać w Unii Europejskiej. Widzimy, że ponosi generalnie porażki, tak? A więc jakby ze względu na złe przyjęte strategie. I to był taki jeden z mikro takich elementów. Znaczy, badacze migracji, ja byłem również przecież kilka lat zaangażowany w negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i po prostu staraliśmy się powiedzieć, mamy tak zwane okienko możliwości. Dzisiaj wszyscy patrzą na Polskę, wszyscy patrzą na uchodźców. I teraz naszym zadaniem jest również nacisnąć na Unię Europejską. Po prostu pojechać tam i powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy w kryzysie, musicie to po prostu zrobić. Powstał pomysł tworzenia nowego funduszu wsparcia dla Ukrainy. To był zły pomysł. Dlaczego? Ponieważ natychmiast pojawiłyby się pomysły takich samych funduszy dla południa Europy. A my taki fundusz mamy, fundusz na migrację, azylu i integracji. Wystarczyłoby wystąpić o przesunięcie środków w ramach perspektywy finansowej, która jest. Tych pieniędzy byłoby więcej i tych pieniędzy mogłoby w tym momencie trafić do Polski więcej. No bo oni też muszą się poruszać w pewnego rodzaju ramach finansowych. Więc wydaje mi się, że tutaj z jednej strony rząd mówi o tym, w ogóle nie chcemy o nic się ubiegać, damy sobie świetnie radę. Następnie występuje o środki, dostaje te środki, bo widać, że Unia Europejska działa, przysłała te
te pieniądze. Ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem tych pieniędzy mogło być więcej. Ale to inaczej, panie profesorze, bo czy pieniędzy mogło być więcej, czy nie? Pewnie rząd powie coś zupełnie innego. To ja zapytam o to, jakie jest zapotrzebowanie, to znaczy ile my potrzebowalibyśmy, pana zdaniem, środków, żeby było łatwiej ten milion uchodźców wspierać w kraju. W takich analizach musimy patrzeć również na tak zwane dwie strony, czyli tego, co winien i tego, co ma. Ile wydajemy, a ile również zyskujemy na tym, prawda? Ponieważ pamiętajmy o tym, że teraz taki Polski Instytut Ekonomiczny, to jest rządowa instytucja, opublikował taki raport mówiący o pewnych kosztach związanych z tym, z pomaganiem uchodźców i on wyliczył to na 30 miliardów złotych, ale większość tych pieniędzy poszła z prywatnych kieszeni. Więc to nie było obciążenie państwa, to były opodatkowane pieniądze, które ludzie we własnym po prostu takim odruchu serca przeznaczyli na wsparcie dla Ukraińców. Jeśli chodzi o takie same czyste środki, to pokazał również wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, pokazał takie wyliczenia, że my wydaliśmy takie bardzo proste świadczenia 3,5 miliarda złotych do tej pory. To jest 500+, to są te 40 zł dla osób. Natomiast z podatków, które wpłacają Ukraińcy, zyskaliśmy 10 miliardów. Więc wydawałoby się, że to jest 7 miliardów do przodu na samym takim bardzo prostym, z punktu widzenia budżetu państwa, takiego bardzo prostego zysku. To nie jest do końca prawda, ponieważ wydajemy również na edukację, wydajemy na służbę zdrowia. I teraz gdybyśmy próbowali zrobić tak zwany taki rachunek ciągniony, to pewnie gdzieś to się bilansuje. A więc wsparcie dla Ukraińców rządowe dzisiaj się mniej więcej zbilansowało, bo dostali w podatkach, składach ubezpieczeniowych 10 miliardów. Pewnie gdzieś taką podobną kwotę wydali i to jest mniej więcej na zero. Natomiast to, co było tym nadwyżką, to są te pieniądze, które wydali po prostu Polacy z własnych kieszeni na pomoc Ukraińcom, czy organizacje pozarządowe, ale również organizacje międzynarodowe, które tutaj bardzo dużo pieniędzy jednak zainwestowały, takie jak UNICEF, takie jak UNHCR. Przypomnijmy, że na przykład w Warszawie mamy zatrudnionych 200 asystentek ukraińskich w szkołach i one nie są finansowane z budżetu państwa. One są finansowane z pieniędzy UNICEF-u przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Zresztą organizacje pozarządowe, czyli tutaj jakby też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Pomaganie uchodźcom to jest jednak troszkę skomplikowana z punktu widzenia finansowego kwestia, ale to, że oni mają dostęp do rynku pracy, polski rynek pracy jest chłonny, a więc płacą podatki, płacą składki ubezpieczeniowe, to pomaganie, tylko i wyłącznie patrzenie, że ile my wydajemy w świadczeniach, jest troszeczkę nieuprawnione, ponieważ musimy patrzeć na dwie strony tego. Ale panie profesorze, w naszej rozmowie musimy poruszyć jeszcze jeden wątek, to znaczy pojawiają się nowe propozycje legislacyjne dotyczące właśnie obywateli Ukrainy, to znaczy obowiązek uzyskania numeru PESEL oraz, co jest interesujące i chciałbym, żeby pan pewnie nam wyjaśnił, ale też takie partycypowanie w kosztach utrzymania w Polsce. Tak, to jest realizacja mojego pomysłu z czerwca. Nie ukrywam, że w jakiś sposób ja promowałem też te pomysły, rząd je przyjął i bardzo mnie to cieszy, ponieważ tutaj z jednej strony PESEL pozwala nam włączyć Ukraińców do każdej takiej aktywności społecznej, ponieważ bardzo dobrze by dzieci miały PESEL-e, ponieważ w tym momencie wiemy, że one u nas są, a jeżeli są, to powinny podlegać obowiązkowi szkolnemu. Czyli PESEL jest bardzo dobrym pomysłem. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o częściową odpłatność, rozumiem, że to będzie od 1 stycznia, tak rząd donosi, że to będzie 50%, a później od 1 kwietnia 25% odpłatności za tych takich miejscach pobytu, w których ci Ukraińcy przebywają, w hotelach, w pensjonatach, w różnych miejscach. I uważam, że to jest bardzo dobry pomysł z tego powodu, że musimy wprowadzać takie systemy stymulacyjne również. Ponieważ zobaczmy, ja opiszę bardzo krótko jedną sytuację. Mamy matkę z dzieckiem, która mieszka w pensjonacie i tak wyżywienie ma za darmo, ma 500+, trochę dorobi pewnie w szarej strefie i ma opłacone mieszkanie, prawda? I tutaj można wpaść już taką trochę bezradność. Mówię, mi już się podoba, ja już chcę tak żyć, mogę żyć tak do końca żyć, a to nie jest dobra sytuacja, prawda? I z punktu widzenia i Polski, i tej osoby, bo to jest tak naprawdę nabywanie trochę bezradności. Państwo się też musi troszkę bronić przed tego typu sytuacjami. Ponadto musimy wyrównywać, jeżeli nie będzie tej fali migracyjnej, o której mówiliśmy na początku naszej rozmowy, a miejmy nadzieję, że jej nie będzie, znaczy zakładamy, że jej nie będzie, no to też musimy prowadzić taką sytuację, żeby wyrównywać prawa Polaków z Ukraińcami. Ja już to parokrotnie powiedziałem i mogę to powtórzyć, że Polak, który jest narażony na bezdomność, czyli z ryzyku bezdomności, powinien być dokładnie tak samo traktowany jak Ukrainiec w ryzyku bezdomności. Powiem, że zgodnie z tymi proponowanymi przepisami, bo jeszcze nie uchwalonymi, to Ukraińcy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50% kosztów pomocy, no właśnie tego zakwaterowania zbiorowego, z tym, że to nie może być więcej niż 40 zł dziennie, a jeżeli będą mieszkać dłużej, powyżej 180 dni, no ten
procent kosztów jest wyższy, 75%, czyli maksymalnie 60 tak, zł. Ja myślę, że to jest optymalne rozwiązanie. Dlaczego jest optymalne rozwiązanie? Z tego powodu, że nie odcina od razu. Pamiętajmy o tym, że Ukraińcy na przykład mieli przez kilka miesięcy darmową komunikację. Wynajmniej odcięto im to z dnia na dzień, prawda? Ja to rozumiem i to jest normalna sytuacja. Nie można ponosić, znaczy nie można wziąć na siebie zbyt dużych kosztów. Pamiętajmy o tym, że pomaganie musi być odpowiedzialne. Ja już to mówię od początku. To jest maraton, a nie sprint i teraz musimy w tym maratonie przejść na trochę inny etap. To jest właśnie ten etap, o którym teraz dzisiaj mówimy. My naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy dla Ukraińców. I teraz są też takie etapy, ale to nie może trwać w nieskończoność finansowanie. Tutaj mamy do czynienia tak zwanym powolnym odcinaniem wsparcia, bo nie jest to odcięcie od razu, na przykład 1 stycznia powiedziałem, że w ogóle musicie płacić 100%, bo to byłoby bardzo złe w zimie i w ogóle nie do zaakceptowania. Natomiast takie mówienie od 1 stycznia 50%, te 120 dni, później 180 dni, 75%, nie rezygnujemy z pomocy, ale pokazujemy wam, że musicie partycypować w kosztach. Polaków to kosztuje, no jeżeli mieszkacie z nami długi czas, jesteście już elementem naszego społeczeństwa, to też musicie partycypować w tym wszystkim. To jest trochę ten rachunek ciągniony, o którym mówiłem troszeczkę wcześniej. A więc jakby ja jestem zwolennikiem tego i cieszę się, że rząd to zaproponował i jest zdeterminowany, żeby to wprowadzić. I panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę. Profesor Maciej Duszczyk, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, życzymy dużo zdrowia. Dziękuję i do bardzo. Zobaczenia, panie profesorze.